Dzisiaj gościmy u pana Juliana Blanka. Tak się odmienia? Tak. Tak. Jesteśmy w Iławie. I pan jest Iławianinem nie z urodzenia. Nie. Pan tutaj przyjechał w latach powojennych. Tak. Ale na początek może powiemy, skąd pan przyjechał. Tak. Więc ja przyjechałem z Nowego Miasta do Iławy, bo tu było nasze kierownictwo robót. Przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego. I myśmy tu różne remonty robili na terenie Iławy. Ale inwestycje, bo ja tutaj kilka przedszkoli wybudowałem, których biura potem porobili. A dzieciaki nie mieli gdzie do przedszkola chodzić. A specjalne czterodziałowe, nawet na osiedlu tam na Gajerku, to z największym chronem przeciwlotniczym nawet. Tak ją wybudowałem. Budowaliście przedszkola ze schronami? Jedyny. Jedno? Najważniejszy schron w jednym przedszkolu na Chełmińskiej. I to był schron przeciwlotniczy tylko dla tego jednego przedszkola, czy dla nie, mieszkańców? Nie, to było dla miasta w ogóle, dla całego miasta, dla kierownictwa, bo to była zimna wojna w tym czasie akurat. To dla kierownictwa, że w razie czego to oni tam mogli urzędować, aby wojna trzecia wybuchła. I jak taki schron wyglądał? O, to olbrzymi taki. Ja miałem inspektora nadzoru, to z Warszawy przyjeżdżał. Konstrukcja takie żelbetowe, że nie daj Boże. Duży był? Tak. Tak w metrach? O, to był tam z 40 na 40, co nie, całe to przedszkole. Bo on był pod przedszkolem był. Podziemny taki. Podziemny był, a na wierzchu przedszkole czterodziałowe. I do dziś to stoi tam. Tam nawet moje biuro jest też. Tam w tym przedszkolu. Aha. A ten schron był jakoś podzielony na mniejsze pomieszczenia, czy to jedno takie były wielkie było? Były pomieszczenia biurowe i takie do spania i no różne takie. I grube ściany jakie były w tym schronie? No to już trudno pamiętać, to gdzieś jakieś 60 cm co najmniej. Cały żelbet to był wszystko, żelbetowe. I to tak było powszechnie wiadomo, że tam jest schron? Wszyscy mieszkańcy wiedzieli? Wiedzieli. Mhm. No bo i przedszkole tam było. Przedszkolanki z dziećmi tam urzędowały, a pod spodem miały schron. Po co budowali, nie wiem. Mówili dlatego, że w tym czasie była ta zimna wojna taka. To dlatego pobudowali. I ten schron tam dalej jest? Czy jest, to już jest, jest jakoś nie zasypane? Nie, ale jest. Nic nie zasypany, jest zabezpieczony. I można go zobaczyć jakoś z zewnątrz? Jakaś wentylacja gdzieś wystaje? A ja nie wiem, czy tam wpuszczają, bo tam na zewnątrz się wychodziło specjalnym wyjściem. A czy do tego schronu wpuszczają, może jakieś wycieczki, to nie wiem, chyba tak. Bo to chyba nie tajemnica. Ale można rozpoznać, gdzie on jest? Tak jak się z ulicy nie, patrzy, nic pani to nie rozpozna, widać. Bo to jest budynek przedszkola i on jest pod ziemią, także... Taka ciekawostka. To jest bardzo ciekawe to. To specjalna jakaś dokumentacja musiała na to tak, być? Tak, specjalna dokumentacja i beton jak był przygotowywany, to atesty były specjalne. A miałem inspektora nadzoru takiego Żyda. Ja tam na tej górce mieszkałem, ten zawsze do okna pukał i mnie tam brał na tą budowę, żebym mu pokazał jak co. To pod ścisłą kontrolą była ta budowa? Tak. Taka bardzo. Dobrze, a teraz może wrócimy do tego, skąd pan się wywodzi. Gdzie pan się urodził? Urodziłem się w Lidzbarku Welskim. Aha. Pan zaczął pracować tutaj w Iławie w którym roku? W 54. I jak wtedy Iława wyglądała? Chciałabym, żeby pan opowiedział. To nie parę chałup tylko było. Nic nie było. Oni spalili całą Iławę. Kto spalił? Ruski. Bo przecież to niemiecka była. Miasto było niemieckie. Mhm. To Ruski spalili Iławę. I w tym 54 tutaj już dużo ludzi było? Mieszkało? Nie, to bardzo mało. To nic nie działo się. Nic. To jak nawet w 56 roku, to do ślubu nie było czym jechać. To ja bryczkami jechał, bo nie było żadnego samochodu. Nic nie było. W 56 jeszcze nic. To ile ludzi wtedy mieszkało, tak mniej więcej w Iławie? Trudno mi powiedzieć, ja tak się nie interesowałem, ale niedużo.
A to wszystko przybysze przeważnie. Bo ci Niemcy, co byli, to wyjechali, pouciekali. Tylko ci, co tu przyjechali, żeby interes zrobić. A skąd tutaj najwięcej ludzi przyjechało do Iławy? No to z różnych stron. Ze wschodu dużo jest tutaj tych... Repatriantów? Tak, repatriantów. Tak jak moja żona też, to tu dużo i repatriantów dużo było. I z tych okolicznych, tu z Nowomińskiego powiatu, tam z tych takich. No właśnie, ciekawa jestem, dlaczego ludzie tu przyjeżdżali. No bo nic jak nie tutaj mieli. Nic nie było, zniszczone miasto. Ale, i czego ale, tu szukali? Ale trochę nakradli, bo po Niemcach zostało to wszystko. Niemcy uciekli, to przecież tam gdzie jeszcze te budynki niespalone. To przyjeżdżali tam nad jeziorakiem, te domki takie są. To te były, bo to były po niemieckich, nie spalili. To tam Niemcy mieszkali, to wszyscy przyjechali i pozajmowali. To, co było jeszcze, zostało. To wszystko pozajmowali Polacy z terenu. A pana żona skąd przyjechała? Z jakiego regionu? Ona przyjechała z Waręża. Waręż. I gdzie to jest? Teraz jest Ukrainy zrobił. Jak Ruski ucięli, to w Ukrainie. Ale to należało do województwa lwowskiego, powiat Hrubieszów, przed wojną. Przed wojną. Województwo lubelskie. I żona w którym roku przyjechała tutaj? A to ja teraz nie wiem, ale gdzieś chyba, bo ona już była jak ja tu się... Aha, no tak, pierwsza przyjechała. Pierwsza, ona już tu była. Rozumiem. A jak się mieszkało tutaj w tych latach 50. w Iławie? No jak tak było dużo tych budynków zrujnowanych, to... Nic, źle się mieszkało, bo nic nie było. Ni sklepów nie było, nic nie było. No coś musiało być. To gdzie zakupy się robiło? No tam na rynku tam robili. Takie tam byli, porobili takie tam sklepiki w chałupach gdzieś tam. No bo tak nie było. No niektóre budynki jak zostały to... Ale to wszystko teraz nowe jest, no to nie wiem. A które pan pamięta z tego okresu, że co było, jak pan tutaj zaczął pracować w tym 54, to takie najbardziej charakterystyczne, co stało? Na rynku jeden budynek tylko tu, gdzie teraz te całe blokowisko. On jest do tej pory, ten budynek? Nie, tam jest punktowiec, stoi obok naszego, stoi punktowiec. Czyli też już nie można tego zobaczyć? Nic, tam był jeden budynek, go rozebrali i punktowiec postawili teraz. No stary ratusz był. Szkoła to nie było, bo to jeszcze nowa wybudowana. No nic. Ten budynek, o gdzie był, gdzie bank PKO BP jest. To był, ten stał budynek. I stoi nadal. No, bo to bank jest elegancki. Tam myśmy remontowali gość. Poza tym, a jeszcze tam dalej, ale to już na Kościuszki. Też takie kilka budynków tam stoi, starych, takich zabytkowych. Jak się na cmentarz, do ostrody jak się jedzie. Czy coś jeszcze jest z takich rzeczy, które były tam, gdzie wtedy? To osiedle jest, Gajerek tak zwany, to były pola, a teraz zabudowane całe, bo tam nic nie było, pola były. A handel na przykład na tym rynku, tak. To jak to wyglądało? Takie pateractwo, tam przyszli z torbami, z workami i handlowali. Zamiast łabędzi to grzeszy sprzedawali i tam różne rzeczy. Jakieś firmy tutaj, oprócz tej pana, były tak zwane, były koszary, tam gdzie jest więziennictwo. Teraz to były koszary wojskowe. I one były jeszcze... Były niezniszczone. I tam, gdzie... Za przejazdem kolejowym łaskę zakłady naprawy samochodów. To też były koszary i też niezniszczone. Bo ja tam u nich pracowałem, miałem grupę budowlaną. Też w tym i łaskę zakłady naprawy samochodów. To były wszystko budynki pokoszarowe. To były niezniszczone. Tam po i gdzie więziennictwo, to było wszystko stało, bo to były budynki koszarowe, wojskowe. I te nie były zniszczone. A były jakieś tutaj, no takie były zniszczenia, ale wiadomo, po wojnie, no to ludzie chcą też się bawić jakoś. Nic nie było. Było jakieś miejsce, gdzie można było pójść? Że, to znaczy było, tam za stadionem była taka muszla, wie pani. Koncertowa taka? Koncertowa, ale to ona się była i nie była zniszczona w czasie wojny. Nasi ją potem rozebrali, nie wiem dlaczego. I już jej nie ma? Nie ma, nie ma. Tam teraz jest takie osiedle wczasowe, podleśne.
Taka restauracja, to tam była ta buźna. A tak tutaj, gdzie bardziej w centrum nic miasta? Nie było. Jakaś restauracja? A przepraszam, był taki budynek też, gdzie ta wyższa szkoła jest taka, ta płocka, ta filia, co teraz. To tam był tak zwany Dom Kultury. No właśnie. To był to budynek, to był... I myśmy ten stary budynek jako firma rozebrali i nowe postawili. Ale jak zbankrutowała Rzeczpospolita, to już tej Domu Kultury nie wybudowali, tylko sprzedali dla Płocka na uczelnię. No ten, ale nowo, i szkoła muzyczna. Tośmy taki cały obiekt budowali. Ale przedtem był stary Dom Kultury. I coś tam się działo w tym Domu Kultury? No, tam takie potańcówki takie robili. Ja jeszcze też tam takie potańcówki, no bo z młodzieżą pracowałem, to też tam, ale tam jak tańczyli, to nie pili, nie palili, nic, koronżada była. Same tańce były. Same tańce były. A oprócz tych tańców, było jakieś kino w Iławie? To znaczy, to kino jest, było. Było? Było. Ale chodził pan do kina? Ja nie chodziłem do kina. Nie chodziłem, przepraszam, bo tam różne bajki byli. Tam nie było polityki, tylko bajki i teatry tam pokazywali. Mm-hmm. Polityki to jeszcze nie było zaraz po wojnie. Po wojnie to ludzie się polityką nie zajmowali, tylko się szukali i się cieszyli między sobą. Tam, gdzie myśmy mieszkali jeszcze po wojnie, na tym, tak zwana plażowa, gdzie kormoran był tam kiedyś. To jak był Sylwester, to wszyscy się na dole spotkali w największym mieszkaniu, każdy przyniósł co zjeść i się bawili. I się cieszyli, że żyją. A proszę powiedzieć, jak pan tutaj się przeprowadził, tak. To gdzie pan mieszkał i jak wyglądało mieszkanie wtedy? No bo skoro jeszcze jak tak było się ożeniłem, się przeprowadziłem na tej górce, bo to stara chałupa była. To taki jeden pokoik mieliśmy i dostałem w prezencie, to żona dostała, tapczan i starą szafę, bo nic nie było więcej. A potem na raty 10% się kupowało i się dorobili. Potem już mieszkaliśmy w takim czynszowym budynku, a jak się trochę lepiej dorobili, ja miałem MZ-kę nowo sprzedałem. Żona dostała zakładu pracy pieniędzy i kupiliśmy sobie tu mieszkanie. Tak to było. A na początku, jak mieszkaliście, to było wynajmowane u kogoś jeden pokój w mieszkaniu, czy jak to było? Nie, u jej rodziców. Aha, u rodziców. Tam oni mieli tam trzy pokoje, to rodzice jej te dwa, a my w tym, jak się pobraliśmy, w jednym pokoju siedzieli. A to mówi pan, że bardzo Iława się zmieniła, od takiego pustego, nic nie było, niczego. A teraz jest 30, chyba 7 czy 6 milionów Iława. Tysięcy. Przepraszam, tysięcy, no. A przedtem nic nie było. Tam ludzi nie było widać wcale, bo nie było. Dopiero później, jak się już Iława zaczęła rozbudowywać, to przyjeżdżała cała Warszawa, cała Łódź na wczas. Także nie można było na chodniku przejść. Dużo turystów było wtedy, pełno tak? było, nie można. I gdzie oni mieszkali, jak tak, no, tutaj było słabo z mieszkaniami? No nie, to w namiotach spali, namiotach, bo duże pole namiotowe spali. I korzystali z plaż, z jeziora? Z plaż, no, z jeziora właśnie, na jezioro przyjeżdżali. A później już tak się dorabiali, to łódki kupowali, a teraz jeziorek cały zastawiony łodziami i żaglówkami. Wody nie widać. A mówił pan jeszcze, że pan że pracował pan z młodzieżą, tak? Tak, w Jezioraku, w klubie sportowym. Mhm. I jak ten klub działał? On już działał tak od początku lat 50? Tak, od początku lat 50 tu nic nie było. Mhm. Ta szatnia, to ja ją wybudowałem dopiero już, jak byłem tam w Jezioraku, to w zarządzie, bo tu nic nie było, mówię, pompa była, jakiś taki baraczek i tam się przebrał. Boisko jak wyglądało? Boisko było zaniedbane, a myśmy zrobili nowo bieżnie i te całe, no,
te ławki, to wszystko, tam nic nie było tam. To wszystko myśmy robili. Bocznego boiska nie było, tylko bagno było takie. To tam, gdzie moje dziadki na górce mieszkali, to chałupę jak rozebrali, to myśmy to górkę rozebrali i zasypali ten staw. Aha, czyli splantowaliście teren? Tak, i tam to wodę zasypaliśmy i zrobiliśmy boczne boisko. Dużo młodzieży wtedy grało w piłkę? Bardzo dużo. Chętnie grali? I juniorów, i trampkarzy różnych. To jak wiekowo Bo innych to sportów było? Nie było takich. Tylko piłka. Piłka tu była. I wiekowo jak to było? Ci juniorzy to w jakim wieku i trampkarze? No to szkół podstawowych byli. Aha. Szkół podstawowych. A ci później już ta pierwsze drużyny to ze średnich szkół. Mhm. A średnia szkoła to była tu... przepraszam, jeszcze ten... Ta szkoła tu, mechanik, to było, nie była zniszczona. Aha. Nie była zniszczona po wojnie. To była ta szkoła tu. Jeszcze mój brat w Nowym Mieście pracował. Tam w firmie stolarskiej, to tu wszystkie okna dla niej robili, dla tej szkoły. Rozumiem. A treningi często były? Jak tam ta młodzież? Dwa razy w tygodniu. No to w sezonie takim letnio-ciepłym. Tak. A jak było zimno, to na śniegu też grali. Grali na śniegu. Tak. A jak inne tam treningi, to wieczorem, w zimie to w hali sportowej przy szkole. Tam, aha, gdzie szkoła miała halę sportową, dwójka tam miała za szpitalem. To tam żeśmy trenowali, w zimę już potem. I to już też w tych latach 50. Też było? Już było, tak. No bo szpital istniał, tam gdzie szpital, no, też się zapomniałam. Szpital nie był zniszczony, bo to były koszary. Aha, i też wojskowe. Te budynki zostały. I z tych koszar zrobili szpital. Uh-huh. A tutaj taki budyneczek, co jest tutaj, to tutaj tych... Bo tam, gdzie przychodnia jest, to też było, tam pod szpital podlegała ta, ten budynek, taka przychodnia nasza, też nie była zniszczona. Jaka to ulica? Mirosławskiego tu jest. Aha, no gdzieś tu, na początku. Tu jest ta przychodnia, mhm, nasze stare miasto, tak było na przychodnia. To jednak się coś działo sporo. A jeszcze że... jeden budynek był taki słynny, w latach zaraz powojenny. No. Na Kościuszki UB miało tam. A, no to słynny na pewno. To słynne UB. To ono było tam i tam właśnie ich załatwiali tych naszych różnych. O. To też nie było zniszczone. A to wszystko obiekty wojskowe były. Dlatego nie zniszczone. No tak. Tam wojsko zajęło dla siebie. Tak. No kilka budynków takich zostało. Wszystkiego Ruski nie dali rady spalić, nie? Ale to takie pojedyncze tylko budyneczki. Rozumiem. No ale coś się działo. Sport się rozwijał w tych latach powojennych. Po tańcówki jakieś były. Tak. Nad jeziorem nie było nic. Tylko była taka no, piaskowa ścieżka. A teraz ładne chodniki przecież koło jeziora Kamałego. Czyli jednak życie się rozwijało zaraz. Dworzec był. Tak. A zaprosiłby pan kogoś na spacer po Iławie? Widzów zaprosiłby pan, powiedział, jak, że warto przyjechać do Iławy, zobaczyć Iławę? Stale warto, moje dzieciaki tu bez przerwy siedzą w Iławie. Ładnie jest. A oczywiście, że jest bardzo ładnie. Bardzo ładna Iława jest, według mnie. No i właśnie tym zakończymy, że jest ładnie. Tutaj... Dziękuję. Proszę.